Dobry. Nie dobry. Nie ma nikogo, pusto jest. Witam. Pusto jest. Pan... Dzień dobry. Co tam? A pan gdzie się? Co robimy? Zastawiamy. Dobra. I ile potrzeba? Aż 400. 400 zł aż? No. Albo tylko. Słuchaj pan. No. A ja tu mam mój za 30 zł, nie? Ale no. Tu wiem tą kartkę. No. No. Wie pan o których idzie? Mały tak. Nie wiem. Za 30 zł. No ale wie pan, ja mam z 15 telefonów za 30 zł. No dobra. Bo ma pan dowód osobisty, to możemy zobaczyć. Paszport, ja paszport. No i dobrze, wystarczy. No. Nie marudź. Nie marudź, panie Andrzeju. Bo kierownik się zestresuje. Ja się nie stresuję. Bez nerwów. No nie sprawdzę, ile ten telefon kosztuje. 1700 na półce był. No. Tak mi pokazało na półce. W którym sklepie? A nie, ja w plusie patrzyłem. Oni tam mają 30-40% ceny zawyżone. Aha. A ja chcę zobaczyć wartość rynkową używanego, ale coś Allegro szwankuje i nie jestem w stanie. Wszystkie tak? No tak, za parę dni do wykupu będzie, także. Ale no, jak ci dam 400, a on 400 warty jest? No, ja wiem, o co ci chodzi. To jak jeden telefon w plusie wziąłeś, jeszcze po jeden poleciałeś? Tak. Po co ci dwa telefony? Drugi żonie. W prezencie będzie. Aha. Ale to będzie. Ale to ten, co jest zastawione, to będzie w prezencie? Tak. Poczekam na wypłatę, kurde, ktoś nas przekręcił z kasą. Nie? Normalka. No nie, tam dzisiaj jedziemy do kurde. Czy ja nie odpuszczę, kurde, 3000 zł. Dwa tygodnie jak murzy napierdalałem. A ostatniego dnia, kurde, po kolana w błocie, nie? Proszę nie trawy. No jak w błocie trawa? No. O deszcz popadał i kurde, tam nie ma odwodnienia. A to są farmy fotowoltaiki. No fotowoltaika, no mówiłeś. Kurwa. Się kurwa zapadłem w kolana. No co, ma być skoszone. No to chuj. Tu koszę, wiesz, buty do wyjechania, wszystko do wyjechania. Cały upierdolony, ciuchy zrzuciłem, kurwa, wyrzuciłem. Czekam na pieniądze. Półtora tygodnia teraz. A kiedy powin... Ale masz ostatniego wypłatę? Nie, nam płacą od skoszenia danej działki. Czyli od zadania, nie? Tak. Skończyliśmy w piątek tydzień temu. I w piątek miały być pieniądze. Miały być. Miały być. Do dzisiaj złotówki nie dostałem. Ja no czekam na telefon od prezesa, kurwa, jadę z nim do tego dziada, kurwa, i ja muszę odzyskać to. To to 400 zł będzie, nie? Mhm. Tylko jakbyś mógł, to kartę bym prosił z tego telefonu, bo... Już gdzieś tam zadzwoniłem sobie i kurwa, ktoś ma odzwonić. Proszę bardzo. Dzięki. Proszę, do widzenia. Cześć, ja tu dzwoniłem, nie? Z tą torbą zostaje. Tak, 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 oczywiście. Pamiętaj, że kurwa filmik. Fajnie. Podoba mi się. No. Lajków też dużo dostałem. Znaczy, ty dostałeś, nie? Mogło być więcej, nie? Ale. Ale poczekamy jeszcze. A propos tak, Grzesiek już jest tutaj. Chodzi po poczynnicy. Co? Tak, wypuścili go. Nie, nie ten. Ten co dostał. A, no to wypuścili ale... tak czy siak ze szpitala. No, okuli, nie? Ale chodzi. To ile razy dostał? 3 razy w brzuch i raz pod. Pod serducha. Co to tak chodzi? Wiatrak. Wiatrak chodzi, bo 400 stopni tu mam. Przecież całe słońce teraz w budynek mi wali. No, ja mam tak samo kurde w tym, w oknie. Co to jest? Blender. Ten... Wszystko to samo jest. Blender. Zielony. Blender. On powiedzie, że kurde teraz latają kurwa po policji i czarnych i kurwa na stop na betaku.
No, góra, góra, dół, góra, dół, góra, dół. I no tak i co z tego, że latają góra, dół? I co im to da? I co, będą pijaków wywalać? Nie będą wywalać. I sobie przyjdą z powrotem. Dadzą im mandat? W dupie mają mandat, bo wszyscy są niewypłacalni. No tak, no, tu masz rację, Bartek. No, ostatnio burmistrz z dupy strzelał na Facebooku, że on monitoring będzie tam stawiać na deptaku, że spotkania będzie mieszkańców robić. Mamy monitoring na stawach, wszystkie kamery są w dół skierowane, bo uszczęd, bo popsute są te kamery. Tak. Proszę. Zresztą, Bartek, sam wiesz, jak chodzisz na stawach z dzieckiem na spacer, nie? Przecież widzisz. Wszystko zdewastowane, rozumiesz, połamane. Ja nie mam, wiesz, bo ja nie mam nic przeciwko, że ktoś sobie pije na tej ławeczce, nie? Ale niech kulturka. Ale kultura ma być. No tak, dokładnie. Jeżeli nie umiesz, wiesz, zamknąć ryja, nie przeklinać przy dzieciach, jeżeli nie umiesz nie połamać tej ławki, otóż to. Jeżeli nie umiesz nie posprzątać po sobie, no to wypad, tak? A ile jest teraz takich geniuszy, co połamali te ławki i nie mają na czym siedzieć. I stoją. I to jest mądre? Głupie chu i za przeproszeniem ciuciu. Ja idę z moją na przykład na spacer, bo nieraz się mijamy. No. To tam jak jest... Boże, jakby to powiedzieć... Przy tym pierwszym stawie tam na dole jest ta ławeczka taka, nie? Wiem, gdzie? Na zajściu, no. No, na zajściu. I tak, bo tam mówię, tam jest zawsze cień, mówię, chcę iść do cienia, nie? I tyle. I tak, do mojej, wcześniej przechodzimy, była tam parka. No okej, okay, pili piwo, okej. Okay. Na drugi dzień przechodzimy, tak, pośmiecone, kurwa, ma słoneczniku nawalone, okej, okay, słonecznik, pół biedy. Ale żeby to wszystko? A ja się już chyba nawet nie będę wypowiadać na ten temat, bo ja mam swoje podejście do takich spraw i dla mnie jest zero tolerancji dla jakiegoś. A dzisiaj idę z moją i przez deptak, zaraz naprzeciwko żabki, leży pudełko od On The Way'a, pizzy, nie? No wziąłem to, podniosłem do kuba. A ta pani do mnie mówiła, czy mu pan to sprząta, przecież to nie pana. Ja mówię, nieważne czy mówię, ale mi przeszkadza to, że idę sobie i... Nic z tym nie wygrasz. Odpisz mi się, proszę. Dobrze, już, okej. Okay. Proszę. No, mówię, no niekiedy są ludzie naprawdę dziwni, to bardzo dziwni. Jak jest niczyje, to sobie nie szanują, nie? Trzy dyszki dla ciebie. Dziękuję. Umowa? Nie, weź tam. Czyli musimy, nie? Dobra. Czyli wszystko z mojej strony. Twoje też. No ale wiesz co, no jestem starym wędkarzem, nie? Jak no. Idę na przykład na łowisko i patrzę, kurde, chcę sobie tutaj siąść, jest porozumiane, no to co, no to posprzątam, nie? Ale drugi kurwa tego nie rozumie i po prostu weźmie to i będzie tu śmieci i jeszcze swoje dołoży. Tak. Dobra, dziękuję bardzo. Na razie. Trzymaj się, do zobaczenia. Miłego weekendu życzę. Po dzięki. Miesiąca się widzimy. No, do zobaczyska. No hej. Cześć, witam Was. Montuję kolejny odcinek, ale tak sobie pomyślałem podczas tego montażu, może zrobimy tak, że odpowiem podczas tego montażu, że podczas tego filmu odpowiem na pytanie pojawiające się w dziesiątkach komentarzy. Pytania tego typu są, że a czy Ty... Czy Twoi klienci wiedzą, że są nagrywani? Czy oni podpisują odpowiednie zgody? Więc odpowiedź, tak, podpisują. Trzeba się takiego klienta spytać, czy wyraża zgodę na nagrywanie itp. itd. Więc mam odpowiedni materiał. W tym materiale oczywiście jest zgoda twierdząca, pozytywna. Więc zobaczycie mniej więcej przykładowo na tym akurat kliencie, jak takie zapytanie moje do niego wygląda. Także oglądajcie sobie, cieszcie się odcinkiem. Nara. Cześć. Słucham Ciebie. iPhone'a? Aha. Rądkę? Tego z kotkiem? No. Tak? Nie będziesz tam tego robić? Nie. Co? Nie opłaca się. No ja wiem, że się nie opłaca. A byłeś pytać się? Tak jest. I ile powiedział? Co? 300.
To spokój daj. Weź sobie daj spokój, nie? Ja mówiłem, że się nie no. Ale no, ja też do końca nie wiem ile, nie? No, on mi kurde mać powiedział 300. No to, patrz, 300 jak rzędzy kurwa dał za niego 300 kurde mać ten. Kurde mać 300 z czymś, nie? No bo to jest, mówię, jak masz iClouda, no. To jest koniec, no. Nie? Boże, ja jestem w ogóle, ja strasznie nie lubię iPhone'ów, nie? Jak słyszę, że... iPhone'y to ci powiem, ja żem kupił, kurwa, masz normalnie, kurwa, P15. No. Zawieszał mi się tak, że chuj to szczelił. 15 zawieszała się, tak? No. Zawieszał mi się, bo to wy, kurde, mać, ja żem kupował, kurwa, masz... A, na Rajchu żeś brał. No. Tak okay. Mi się zawieszał, że normalnie, żem się wkurwił, złapałem go, pierdolnąłem. 15. To nie lepiej było sprzedać komuś? Co? Nie lepiej było sprzedać ten telefon? Ja już miałem kurwa dosyć kurwa tego. I chuj. I święty spokój. A i ten. I daj mi jeszcze te Vivo tego. W T-Mobile tylko no. Działa. W T-Mobile tylko działa. Tylko? Tak. A kurde mać Playu? No nie, bo tylko w T-Mobile. A ta Motorola? Normalny telefon. No to mi daj tam. Czekaj, tam było 300. Motorola 520. No to na... NZ spuścisz? Tak, okej, okay, ale no chcesz, tak? Mhm. Okej. Okay. Mi taki rabacik jakbyś zrobił. No ja już ci 15 zł na tym iPhone'ie nawet porwałem, nie? No. Tylko nie zdążyłem się jeszcze odezwać. Aha. Bo jak już tam któryś telefonik kupujesz u mnie, no to wiesz. No. Czekaj. Sorry, że ale spytam, ten pad w jakim stanie do PS4? Zaraz go zobaczę, okej? Okay? Ja na zewnątrz. Nie, nie ma sprawy. Żeby was tutaj nie. Powiedz mi, pytałeś ciebie kiedyś o występowanie u mnie w serialu? Nie. Przystanek Lombard? Nie. Wiesz, oglądałeś kiedyś mój odcinek jakiś? Ja ci powiem. Nie oglądałeś. Chyba nie. To polega na tym, że przychodzą do mnie klienci i pokazuję na internecie. A tak, tak, no? Jak rozmawiamy. Chciałbyś no. Występować w czymś takim? Ale ja ci powiem, mnie w Polsce całkowicie ten. Nie ma. Nie a, ma. Okay. Nie ma mnie, bo ja jestem, kurde mać, w Polsce tak ci powiem, kurde mać, przebiegiem. Nie, no bo wiesz, któryś raz z kolei u mnie jesteś. No, nie, to jak, tylko jak ja przyjeżdżam, nie? Spoko. No. To mamy. Ale coś chyba, żem oglądał, jak się, kurde mać, nie mam mylę. 25 odcinków mam na internecie. No. No, także... Już trochę osób mnie powystępowało. Mm-hmm. Więc jeśli byś był zainteresowany się obejrzeć na odcinku, to... Oczywiście, Jezus. Jak następnym razem, ja teraz uciekam, kurde mać, na kurde mać, uciekam, kurde mać, w niedzielę. No. I dopiero wrócę, kurde mać, normalnie w święta. O matko, naprawdę? No, to no. Ja zapomnę o tobie pytać. Ale ci powiem, przyjdę. Znaczy, to już jakbyśmy na przykład podpisali zgodę, ja mogę sobie nawet tą rozmowę już skleić i dać na no. Odcinek. Więc jeśli chcesz się... Oczywiście. Nie ma sprawy. Jezus. Nie, bo tu jeśli powiem, jest, ci powiem, jak ja tutaj przychodzę, kurde mać, rozmowa sympatyczna. No, wszystko jest. Nie wszyscy uważają mnie za sympatycznego rozmówcę. Dlaczego? Może niezgodność charakterów. Wiele osób mi mówi, że jestem nieprzyjemny dla klientów. Jak nie? Jak ja przychodzę tutaj, wszystkiego się, kurde, mać ten... Nie, nie, no. Nie. Bo bardzo dużo moich oglądających widzów twierdzi, no. Że gbur, ham i tudzież, cytuję, śmieć. No to jest śmiechowarte znaczy, dla no, mnie. Tacy no, ludzie, są, też, no, tacy są ludzie. Są, ale to ci powiem... Tacy są ludzie. Przychodzę już tutaj, ci powiem, chyba, kurde, ma drugi rok. Tego nie zmienisz, nie? No. Tego nie zmienisz. Tak słuchaj, jest. Jeżeli jesteś frustratem, który cały dzień pracuje gdzieś w jakimś, u jakiegoś Janusza, no. Masz się ugryzę, u jakiegoś Janusza,
Który cię nie szanuje, masz gównianą wypłatę, nie? To gdzie najlepiej jest się wyżyć? W internecie! W internecie, jest! No. Proste, wiesz. Czekaj, to zrobimy tak. To jest zgoda, żebym mógł montować odcinek z tobą. Tu jest długopis. A, tutaj? No. Podpis? Nie, bo ty ci powiem, ja tu przychodzę i ci powiem. Żadnego względu, nic. Nie mam. Staram się jak mogę. No. Ja się staram się, no wiesz, no nie staram się. Nawet po prostu... kurde mać pomóc. Nie? No jakbym nie mógł ci pomóc podpowiedzieć, tak. To bym cię nie wysyłał, no. Nie? Ale tam to ci powiem, nie, co o tym. Nie, bo to się wcale nie... kurde, nie kalkuluje. Nie. Wolę kupić jej nowy i tyle. Dobra. To tu ci urwałem te końcówki, więc dla mnie będzie 850 łącznie za te dwa telefony. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 850. Mhm. Sam raz mi straciło. 2, 3, 4, 5, 6, halo? 7, 8, 9. Już idę. Paragonik dostaniesz, wszystko sobie dokładnie sprawdź. Gdyby tak coś jest. Nie tak, to się do mnie zwróć. Nie wiem, czy jutro będę, czy czasem... Nie, ja jestem jeszcze... chyba, ale tak... Gdyby mnie jutro nie było, to w niedzielę do młodego tutaj, nie? No. Etui ładny masz, to ci się nic nie stanie. A czekaj, a jakieś pudełka? Pudełek nie mam. Ładowarki masz, czy potrzebujesz? Ładowarki. Do iPhone'a będziesz mieć, do nie? iPhone'a mam. Kabel C? Kabel C. Czekaj, mam kurde mać w chałupie. Czyli nie potrzebujesz. Nie. No i instrukcja. Nie. Okej. Okay. To wszystko mam, bo jeszcze też właśnie ten kurde mać drugi, to jest dla swojej kurde mać żoneczki, bo ona rozwaliła swój, ale jakbym ci go przyniósł. Jak jest pobity, to się do niczego nie nada. Ja nie handluję uszkodzonymi. Ale nie, żeby go kurde mać zrobić. Ja nie jestem serwisem. Nie naprawiam. Nie? No nie, ja tylko sprzedaję. Aha. W serwisie, do serwisu cię odesłałem wcześniej. No. No to tam by ci zrobił. A nie, co to za telefon? Czekaj, ona miała Motorola. Kurde. A co tam się stało inaczej? Ona go, ci powiem, raz go rzuciła, no i się rozbiła, kurde, ma szybka. To nowy. No. No to ja kurde mać właśnie, żebym jej wziął. Aha, no. A tam tego nie naprawisz. Znaczy naprawisz oczywiście, ale no... Ale to ci powiem, jak ja za szefowi, żebym rozbił, nie? Samsunga 7? Okej. Okay. Nie? Za kurde mać pęknięcie, kurde mać szybki, nie? Kurde mać do serwisu. Kurde, mać normalnie 600 zł. 7. Starego pada. Starego? Stare padło, nie? Ale kurde, mać za 7, kurde, mać starego zapłacisz, kurde, mać na internecie, kurde, mać 400. Dlatego mówię, nie opłaca się naprawić. No. Lepiej sobie kupić inny telefon, nie? I to nowszy niż ten, co się zbił, lepiej, nie? No. Tak. Takie są teraz urządzenia. Wszystko tanie. Tak jest. Nie opłaca się. Jakieś śliczne. Na razie, trzymaj się, wypatruj odcinka ze sobą. No, fajnie. Do zobaczenia. Jakieś śliczne. Co, Miśka? Chodź. Tu. Hop. No. I co? Idziemy na dwór? Może pójdziemy, bo nie pada. Dawaj, zejdź. O matko, Boże. Szok.